Czy w tej sytuacji wskazania sygnałów świetlnych są ważniejsze niż znaki drogowe? Odpowiedź: tak. Oglądasz wideo z prawdziwego egzaminu kategorii B. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zmienić zajmowany obecnie pas ruchu i skręcić w prawo? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci skręcić w prawo w najbliższą jezdnię? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji powinieneś zmniejszyć prędkość? Odpowiedź: tak. Czy w widocznej sytuacji konieczne jest włączenie kierunkowskazu w celu zasygnalizowania zmiany pasa ruchu? Odpowiedź: tak. Czy jako kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku drogowym, masz obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy jego ofiarom? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo jest ustalone znakami drogowymi? Odpowiedź nie. Czy w takim miejscu na drodze dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy na tym skrzyżowaniu wolno ci skręcić tylko w lewo? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? Odpowiedź: tak. Czy podczas wyprzedzania rowerzysty. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, poza obszarem zabudowanym, powinieneś używać krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych. Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji powstrzymasz się od wyprzedzania? Odpowiedź: tak. Zamierzasz skręcić w prawo do bramy? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji, jadąc dalej na wprost przez najbliższe skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając na pobocze, powinieneś zrobić to ostrożnie i znacznie zmniejszyć prędkość? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zamierzając jechać prosto, powinieneś zmienić zajmowany pas ruchu? Odpowiedź nie. Której z tych czynności nie masz prawa wykonać, gdy uczestniczysz w wypadku, w którym są zabici? Odpowiedź A. Usunąć pojazdu z drogi, aby nie utrudniał ruchu. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? Odpowiedź B. Stan hamulców. W jaki sposób należy obserwować otoczenie podczas jazdy po autostradzie? Odpowiedź C. Patrzeć do przodu i regularnie kontrolować drogę za pojazdem w lusterkach wstecznych. którą z podanych wielkości należy uwzględnić, ustalając odstęp od poprzedzającego pojazdu? Odpowiedź A. Prędkość pojazdów. Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? Odpowiedź B. Nagłe zwiększenie prędkości. Ile maksymalnie osób, wliczając siebie, możesz przewozić kierując prywatnym samochodem osobowym? Odpowiedź C. Tyle, ile wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym. Co powinieneś widzieć w prawidłowo ustawionym lusterku wstecznym wewnętrznym? Odpowiedź C tylną szybę i drogę za pojazdem. W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu osobowego? Odpowiedź B. Po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego. Co należy zrobić po stwierdzeniu niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego? Odpowiedź B. Sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki. Kiedy masz obowiązek zmienić pas naprawy po zakończeniu manewru wyprzedzania? Odpowiedź C. Gdy upewnię się, że nie ma ryzyka zajechania drogi wyprzedzanemu pojazdowi. Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu? Odpowiedź B. Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? Odpowiedź B. 120 km na godzinę. Po wykonaniu egzaminu przechodzimy do statystyk i jak widać zdałem i zdobyłem 74 punkty na 74 punkty możliwe do zdobycia. To dzięki nauce na stronie poznajtesty.pl zachęcam do korzystania z tej strony, ponieważ jest to naprawdę skuteczny sposób na naukę.